Ja siebie nie uważam za modelkę, nie jestem modelką. Dla mnie modelka to jest typowa dziewczyna, która chodzi po wybiegu. Ma rozmiar 0, ma 1,80 m. Ja jestem takim, no można powiedzieć, żywym manekinem, na którym robi się zdjęcia ubrań. Najwięcej sesji mam właśnie typowych takich odzieżówek. Teraz dostałam propozycję sesji dla spa w Rybniku. Szefową właśnie tego spa jest, była moja nauczycielka. Przyjęłam z chęcią tę propozycję. Fajna zabawa, było fajnie. Można sobie też dodatkowe pieniążki zarobić na swoje waciki. Także ja to lubię i nie mam z tym problemu. Zdjęcia to takie moje po prostu hobby, drugie hobby. Bardziej, żeby było na dziewczęco, że nie jestem tylko chłopczycą. Od małego byłam przesiąknięta piłką, to ta gra w Sząbierkach. Od małego jeździłam do taty na mecze, później po meczach biegałam za bramką, kopałam piłę. W domu temat przewijał się przez cały czas. Była tylko Bundesliga, Bundesliga i Bundesliga i nie było nic innego. W tej klasie też już spędzałam w UEFA w ogóle z chłopakami, nie z dziewczynami. Dostałam takie przyzwolenie, że mogłam jak najwięcej grać w piłkę. Dostałam namiar na trenerkę od mojego WF-isty. Pojechałam na pierwszy trening z moim tatusiem kochanym, no i tak zostało i grałam przez 9 lat. Grałam na prawej pomocy. Czasem trenerka rzucała mnie tam gdzieś na ten atak, ale nie potrafiłam się na środku boiska odnaleźć, więc ciągnęło mnie zawsze do tej prawej strony. No, lubiłam sobie tak pociągnąć po boku tą piłkę, no i prawy pomocnik. Można powiedzieć, że się znam w piłce. Tak, ja twierdzę, że się znam. Adam czasem ma co do tego wątpliwości, ale dokładnie wiem, co to jest spalony. I kobiety, myślę, coraz to bardziej tak interesują się piłką i myślę, że już większość wie. 90% kobiet chyba wie, mam nadzieję, co to jest spalony. W każdym meczu Adam przyjeżdża. No i nie ma, że idziemy spać, tylko po prostu jest rozmowa, analiza, analiza pomeczowa, gdzie Adam popełnił błąd, indywidualne takie wytykanie błędów Adama. Troszkę mi było szkoda, że się nie urodziłam chłopcem. Nie wiem, może do dzisiaj żałuję. Miałabym więcej siły, zwinności jeszcze, byłabym lepsza, więc jeśli no tak oszlifować mnie jako faceta, to myślę, że bym grała w ekstraklasie.